Dobry wieczór, a to jest drugi odcinek, w którym chciałbym porozmawiać o różnego typu źródłach błędów. Tak, sobie króciutko podsumować, bo to też nie jest coś, co będzie, z czego będziemy często korzystać. Podstawa programowa jest tak jakoś dziwnie skonstruowana, że najpierw każe się uczyć o błędach, a potem w zasadzie nie proponuje się doświadczeń, w których. Należałoby wykonywać serię pomiarów, no więc my będziemy wykonywać serię pomiarów i będziemy wracać do tych błędów, no żeby sobie jakoś to pojęcie utrwalić. Ale za każdym razem, kiedy będziemy wracać, to będę sobie, będę Wam przypominał o tym, o co w tym wszystkim chodzi. No dobrze. Chodzi o interpretację błędu pomiarowego. To jest bardzo ważne, dlatego że, tak jak mówiłem, badacz, przyrodnik, fizyk może rozmawiać z przyrodą. Może słuchać przyrody, przyrodzie nie można narzucić swoich warunków, ale trzeba przyrody słuchać i uczyć się wykorzystywać to co ona do nas mówi. No ale żeby wykorzystać to, to trzeba rozumieć jaki sens mają wyniki pomiarów, bo to wyniki pomiarów, oczywiście są jeszcze obserwacje, ale eksperymenty, pomiary to jest jeden z jedna z podstawowych technik bardzo ważnych technik obcowania z przyrodą i y, słuchania tego co przyroda do nas mówi. No więc, pierwszym takim błędem, rodzajem błędu to jest błąd statystyczny. Otóż każde urządzenie pomiarowe znajduje się pod wpływem jakichś warunków zewnętrznych, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. No powiedzmy, że temperatura, staramy się bardzo w laboratoriach niektórych, gdzie to jest naprawdę ważne, to wielkie wysiłki się czyni, żeby. Ustabilizować na przykład temperaturę tego urządzenia, no ale zawsze jakieś niewielkie zmiany, fluktuacje się o tym mówi, będą. No i te zmiany są źródłem tego, że wydawałoby się, że identyczne pomiary w identycznych warunkach nie dają takiego samego wyniku. Pomiary tej samej wielkości, ale jeżeli są to rzeczywiście efekty losowe, przypadkowe, fluktuacje, no to te pomiary są rozrzucone. W także w losowy sposób wokół tej prawdziwej wartości. Innymi słowy, błędy pomiarowe, takie statystyczne są. Niektóre dodatnie, inne ujemne, maleńkie błędy są znacznie bardziej prawdopodobne niż duże błędy. Ta statystyka matematyczna umie to ująć i umie powiedzieć, jak wyliczyć z takiej serii pomiarów błąd wartość. Najbardziej prawdopodobną tej mierzonej wielkości będzie wtedy właśnie średnia arytmetyczna i ewentualnie, i nie tylko ewentualnie, ale także błąd wyznaczenia tego. Dalej nie będę w to wchodził. Jeśli ktoś z Was pójdzie, zostanie inżynierem albo naukowcem, będzie musiał się nauczyć metod statystycznych, bo to jest, jak mówię, podstawa dialogu z przyrodą. Czasem zdarza się, że nasze urządzenie pomiarowe daje wyniki pomiaru, które nie są przypadkowo rozrzucone wokół tej wartości prawdziwej, tylko są przesunięte w stosunku do tej wartości prawdziwej. No i taki błąd systematyczny przesunięte są w jedną stronę, systematycznie w jedną stronę. Taki błąd systematyczny jest dość trudno stwierdzić. Najczęściej wymaga to porównania z wynikami pomiarów innym urządzeniem. No i myśmy próbowali zrobić takie pomiary. Mianowicie e, braliśmy taką bombkę akrylową, którą się otwiera i do środka można wrzucić stalowe kulki. Do środka można wrzucić stalowe kulki i tę bombkę z kulkami raz mierzyliśmy na wadze takiej elektronicznej, jubilerskiej, dość taniej wadze, takiej za kilkanaście złotych z Allegro, a drugi raz na siłomierzu, który miał zakres do, od 0 do 250 gramów. No i jak popatrzeć na te wyniki, to widać, że pomiary siłomierza są konsystentnie zawsze mniejsze niż o kilka gramów mniejsze niż wyniki wagi. Przy czym no, sam siłomierz ma oczywiście dokładność odczytu 5 gramów. Tak? Więc to też trzeba brać pod uwagę. To jest dość nieprecyzyjne urządzenie. Zależy od tego, odczyt zależy od tego, jak się na to patrzy. Ja tam starałem się zawsze mieć oczy na naprzeciwko tego talerzyka, który wyznaczał, wskazywał na skali, jaki jest wynik pomiaru. No i to jest przykład błędu systematycznego. Tak? Możemy zaufać zapewne wadze. I widać, że siłomierz, wyniki pomiarów siłomierzem są przesunięte w stosunku do wyników pomiarów wagą. Siłomierz daje za małą wartość. No, ta różnica rośnie powoli z zwiększaniem się masy tego, tych kulek, które mierzymy. Ale zauważyłem ciekawą rzecz, że możemy z tych pomiarów wyznaczyć masę jednej kulki, bo wprawdzie nie wiemy, ile wynosi masa tej bąbki otwieranej, tego pojemnika na kulki, ale jeżeli odejm ten pojemnik za każdym razem był taki sam, więc jeśli odejmiemy wynik pomiaru 11 kulek od 8 kulek, to masa pojemnika się uprości i zostanie tutaj wynik pomiaru trzech kulek. No i waga pokazuje 5,7 g, a siłomierz 5 g. Tutaj bierzemy teraz różnicę pomiędzy 15 kulkami i 11 kulkami, czyli 4 kulki, waga pokazuje 5,5 grama, a siłomierz znowu 5 g, żeby było zabawnie. No i no i. Teraz możemy jeszcze wyznaczyć różnicę między 15 i 8 kulkami, i znowu mamy tu waga 5,6 gramów, a siłomierz 5 gramów. To jest o tyle jakby interesujące. Pamiętacie, że dokładność odczytu siłomierza to jest 5 gramów, więc te wyniki wszystkie są tak naprawdę ze sobą zgodne. tak, Siłomierz ma po prostu znacznie mniejszą dokładność niż waga i Tutaj waga, tak naprawdę mieliśmy wagę, która mierzy od, z dokładnością do setnych części grama, ale zaokrągliliśmy do dziesiątych części grama. W związku z tym te wyniki, po pierwsze, są zgodne, po drugie, jak widać, to jest stabilne. Siłomierz jest stabilny, tylko że, jak mówię, no plus minus tak naprawdę 5 gramów, 5 gramów plus minus 5 gramów. Natomiast interesujące jest też to, co tutaj widać, prawda? Ta waga zachowuje się tak właśnie jak urządzenie, które ma błąd statystyczny w tym odczycie. No, skąd mógłby się brać błąd statystyczny? No, no, wskazania tej wagi trochę zależą od tego, w którym miejscu położymy na tej wadze naszą bombkę. I myśmy tego nie kontrolowali, w związku z tym, jak widać tutaj, wynik... Średnia arytmetyczna to jest 5,5 grama, plus minus 1 dziesiąta grama. I to ma sens. Ma sens, dlatego że jak zajrzałem na Allegro do tej aukcji, z której kupiłem te kulki, no to tam było napisane, że waga jednej kulki wynosi 5,6 grama. Znaczy średnia arytmetyczna wynosi, przepraszam, 5,6 g, dokładnie tyle, ile tam było napisane, plus minus 1 g, tak więc albo 5,7 w granicach od 5,7 do 5,5 g. Widać więc, że ta waga, widzicie tutaj, y, y, można z, z trzech pomiarów bardzo trudno coś wyrokować, ale można powiedzieć, że zabawnie wyszło, tak jakby tutaj rzeczywiście ten rozkład był statystyczny. Tak, jeden pomiar w środku, jeden pomiar wyżej, jeden pomiar niżej. No dobrze, no i w ciągu z tym są błędy grube. No Błąd gruby jest wtedy, jeżeli po prostu pomyliliśmy się, zaplanowaliśmy nasz pomiar źle, nie mierzymy tego, co myślimy, że mierzymy. Mamy wynik, który jakby ma bardzo niewielki albo żaden związek z tą wielkością, którą chcemy. Zmierzyć, takie rzeczy też się zdarzają. Ludzie są, znaczy fizycy są też ludźmi, naukowcy są też ludźmi, popełniają błędy. No, do, dobrze jest w związku z tym wyobrażać sobie mniej więcej, w jakim zakresie leży to, co chcemy zmierzyć, żeby móc się zorientować, że jeśli wychodzi coś 100 razy więcej, to znaczy, że nie mierzymy tego, na czym nam, nam zależy. Generalnie, jak mówię, jest to sztuka, błąd pomiarowy, to jest sztuka rozumienia odpowiedzi. Analiza błędów pomiarowych to jest sztuka rozumienia odpowiedzi przyrody, które, która ona zechce nam udzielać w momencie, kiedy zadajemy jej pytania. No i to jest dość istotny dość istotny element tego, co nazywamy nauką. No dobrze, mam nadzieję, że podobało Wam się to. Myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o streszczenie dzisiejszej lekcji.